Cześć, witam za kanał SmartTes w kolejnej recenzji poświęconej uchwytom samochodowym. Tym razem najnowszy uchwyt marki XBliss G550 tak naprawdę dostępny jest od kilku dni na rynku, więc jest to zupełna nowość. Myślę, że może on zainteresować tutaj wielu użytkowników, ponieważ charakteryzuje się tutaj świetnym stosunkiem jakości do ceny. Kosztuje on zaledwie 119 zł, wyposażony jest w funkcję szybkiego ładowania, w pełną automatykę, tak więc myślę, że może Was ta recenzja dzisiejsza zainteresować. Na początek, jak zwykle, przenieśmy się na chwilę na stronę producenta, gdzie zapoznamy się z pełną specyfikacją techniczną tego uchwytu. Jesteśmy teraz na stronie firmy XBliss. Zobaczcie, model G550 na dzień dzisiejszy specjalnej promocji kosztuje 119 zł, więc cena wydaje mi się bardzo atrakcyjna. Jeżeli chodzi o walory wizualne samego uchwytu, konstrukcję, budowę, to sobie zobaczymy w dalszej części naszej recenzji. Oczywiście uchwyt wyposażony w funkcję ładowania bezprzewodowego. Mamy tutaj automatyczne rozsuwanie ramion tego uchwytu, mamy czujnik zbliżeniowy, mamy tutaj montaż za pomocą klipsu do kratki nawiewowej w samochodzie. Też będę chciał Wam to pokazać podczas naszej dzisiejszej recenzji. No i teraz zobaczcie sobie główne parametry techniczne, jeżeli chodzi o ten uchwyt. Moc pracy 10 W maksymalnie. Wejście 5V 2A, 9V 1, 67A, czyli takimi ładowarkami możemy ten uchwyt zasilać. Port USB-C, mamy czujnik zbliżeniowy, mamy zabezpieczenia przed przepięciem, przegrzaniem, czyli tutaj duże bezpieczeństwo dla naszych urządzeń podłączanych do tego uchwytu. Mamy sensor zbliżeniowy, jeżeli chodzi o tutaj wymiary, to jest 119x73x47mm oraz waga 110 g. Jak na uchwyt z funkcją szybkiego ładowania wydaje mi się, że jak najbardziej ok. Szerokość ramion od 60 do 85 mm, czyli każdy tutaj telefon, smartfon bez problemu w tym uchwycie zamontujecie. Tak więc wydaje mi się, że możemy sobie teraz przejść już do dalszej części naszej recenzji. No dobrze, zapoznaliśmy się już ze specyfikacją techniczną, jeżeli chodzi o ten uchwyt. Teraz zobaczmy sobie, co otrzymujemy w zestawie. W zestawie tradycyjnie oczywiście sam uchwyt. Mamy też przewód zasilający, zakończony tutaj wtyczką USB typu C. Mamy oczywiście specjalny klips do zamontowania tego uchwytu w kratce nawiewowej naszego samochodu. Dwustopniowe tutaj zapięcie, czyli jeżeli Wasza kratka jest cieńsza lub też grubsza, bez problemu dopasujecie ten uchwyt właśnie do swoich potrzeb. Oczywiście instrukcja obsługi, no i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o zestaw. Myślę, że otrzymujemy tutaj wszystko, czego potrzebujemy, czego moglibyśmy oczekiwać od tego typu urządzenia. Teraz sobie zobaczmy sam uchwyt, ponieważ jest to bardzo ciekawa konstrukcja, dość niespotykana. Jak widzicie, u góry mamy tutaj czujniki zbliżeniowe, czyli jak się pewno domyślacie, uchwyt będzie samoczynnie się nam rozsuwał, a następnie będzie nam tutaj samoczynnie dosuwały się te tutaj uchwyty boczne. Jak widzicie, wszystko wyłożone jest tutaj bardzo miękką gumą, zresztą cała konstrukcja jest lekko podgumowana. Struktura przypominająca nam tutaj skórę, myślę, że świetnie się będzie komponowała tutaj z tapicerkami, z wykończeniem tutaj różnych samochodów, więc to jest na pewno na plus. Mamy tą funkcję szybkiego ładowania, jak widzicie. No i jeżeli chodzi tutaj o jakieś wejścia, wyjścia, na spodzie mamy oczywiście wejście zasilania, wspomniane już USB typu C oraz miejsce do zamontowania właśnie tego naszego klipsa. Za chwileczkę w samochodzie sobie to wszystko zobaczymy na żywo, jak to wygląda po zamontowaniu i jak to będzie nam działało. Natomiast teraz może sobie tylko jak zwykle zasymulujmy tutaj podłączenie zasilania. Skorzystamy sobie z powerbanka. Zobaczcie, ramiona automatycznie nam się rozsuwają, przesuwają i urządzenie jest gotowe do pracy. Jak widać, zaświeciła nam się tutaj kontrolka na kolor czerwony. I teraz sobie spróbujemy zamontować tutaj telefon w tym uchwycie. Zbliżamy telefon. Jak widzicie, ramiona nam się rozsuwają i automatycznie przysuwają. Telefon bardzo tutaj silnie, bezpiecznie został tutaj przytrzymany przez te ramiona. Jak pamiętacie, mamy tutaj podgumowane ramiona, dzięki czemu telefon się nam tutaj na pewno nie będzie jakoś niszczył, nie będzie nam się tutaj rysował. Pełne bezpieczeństwo, bardzo stabilna konstrukcja, nie ma możliwości, że ten telefon gdzieś przez przypadek nam z tego uchwytu się wysunął. Jeżeli chcemy teraz otworzyć ramiona, tutaj w tym miejscu mamy taki sensor,
dotykowy, dotykając ramiona się nam automatycznie rozsuwają, czyli tutaj pod spodem wystarczy dotknąć i też możemy automatycznie rozsuwać i przesuwać ramiona. Jak pamiętacie, czujnik zbliżeniowy wystarczy zbliżyć, przyłożyć, następnie podnosząc telefon praktycznie jedną ręką możemy bez problemu ten telefon bezpiecznie zamontować i wymontować z tego uchwytu. To co? Przenosimy się teraz do samochodu i zobaczymy, jak ten uchwyt sprawdza się w praktyce, jak wygląda właśnie po zamontowaniu w samochodzie. No dobrze, jesteśmy już w samochodzie. Tak wygląda uchwyt XBlitz G550 zamontowany do kratki nawiewowej. Myślę, że pod względem designu całkiem nieźle, fajnie to się prezentuje. Mamy podłączone zasilanie, o tym za chwilę jeszcze kilka słów. Oczywiście możemy teraz już korzystać z wszystkich funkcji tego uchwytu, natomiast zacznijmy sobie może od samego montażu, ponieważ jest on nieco inny niż w przypadku właśnie takich typowych rozwiązań, gdzie mamy sprężynę, która dociska nam ten uchwyt do kratki. Tutaj zastosowano takie rozwiązanie na taki przełącznik. I jak widzicie, mamy tutaj dwa stopnie docisku. Na pierwszym jest nieco mniejszy, na drugim mocniejszy. Jest to związane z tym, że kratki nawiewowe są różnej szerokości, przez co właśnie ten docisk musi być nieco inny do różnych rozwiązań. Bardzo stabilne połączenie. Myślę, że to jest świetne rozwiązanie. Po zapięciu tak naprawdę nie ma możliwości, żeby ten uchwyt nam się gdzieś wysunął. Podgumowane tutaj elementy wewnątrz, tak więc wsuwamy po prostu w kratkę i zapinamy ten zaczas. Tak naprawdę urządzenie bardzo stabilnie tutaj zostało zamontowane. Możemy oczywiście go wyregulować w każdej płaszczyźnie. Tak jak wspominałem, możemy też korzystać z telefonu w pozycji poziomej, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast w tradycyjnym ustawieniu pionowym tak się to prezentuje. Mamy czujnik zbliżeniowy, czyli jak widzicie, uchwyt jest zamknięty. Teraz zbliżając telefon, ramiona nam się rozsuwają, a następnie automatycznie przesuwają. Telefon jest zamontowany bardzo bezpiecznie. Nie ma możliwości, żeby nam gdzieś ten telefon, nawet na jakichś największych tutaj nierównościach, wypadł z tego uchwytu, więc myślę, że jest jak najbardziej ok. Następnie, dotykając delikatnie tylnej części naszego uchwytu, telefon zostaje uwolniony. Jeszcze raz sobie zróbmy taki test. Telefon zamontowany. Teraz dotykamy. Telefon jest uwolniony. Tak więc bardzo prosta zasada działania. Bardzo fajnie to działa, bezbłędnie, więc tutaj nie mam żadnych uwag. Jeżeli chodzi o słabe strony tego rozwiązania, to tak jak w przypadku innych tego typu uchwytów, które miałem okazję dla Was recenzować, niestety w zestawie nie mamy żadnego zasilacza. Jest tylko przewód USB. Tak więc jeżeli Wasz samochód nie jest wyposażony w instalację z wyjściem USB, no to niestety musicie dodatkowo zaopatrzyć się właśnie w jakiś zasilacz, ładowarkę podłączoną do gniazda zapalniczki w Waszym samochodzie i dopiero za pomocą takiej ładowarki będziecie mogli zasilić ten uchwyt. On sam sobie niestety nie będzie tutaj działał, czyli nie będzie pełnił swojej funkcji, więc o tym pamiętajcie. Koszt tego uchwytu to jest 119 zł, więc cena naprawdę jest niezła, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie posiadacie takiego zasilacza, no to niestety musicie go kupić, co nieco podnosi koszt całego tego rozwiązania. Poza tym, jeżeli chodzi o design, jakość wykonania, jakość użytych materiałów, samą automatykę działania, myślę, że jest naprawdę nic. Tak więc uchwyt jak najbardziej ciekawy i myślę, że warto się nim zainteresować. Z mojej strony to było już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Oczywiście będę starał się na nie odpowiadać. Jeżeli materiał się podobał, to jak zwykle proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!